Dzisiaj, proszę Państwa, 25 właśnie lipca 2016 roku już widzimy, co się tutaj na ulicach stołecznego miasta Warszawy dzieje. Wracam z jubilerskiej, z Oszą. Tam dookoła chodzą takie wachory, bezdomni, wyżebrują po złotówce. Na Hama lecą na ludzi, żeby im dali. No i tak jeden szedł, wychodził ze sklepu i to już mnie zdążyło obrazić. No, także widzicie Państwo, rozpasani są, no bo mówią, że linia mysia, linią mysią, ale przecież Kościół katolicki sam ze sobą ma problemy i tak naprawdę to większość zdecydowana ludzi, co tam chodzą na tę mszę, to wcale w to nie wierzy. A poza tym oni nie chcą chodzić, a są zmuszani, a że muszą, a to, że z dziada pradziada, a to, że tamto. No to wiecie Państwo, no to są sami sprzeczni ze sobą. No. Ale są tacy rozpasani, że już myślą, że osiągnęli nie wiadomo co. Tutaj Platforma Obywatelska będzie starała się od jesieni robić swoje, ale to na Hama, na siłę, za wszelką cenę, to nie ma co tutaj, prawda? Ja tak myślę. Na Hama, na siłę, za wszelką cenę, to nie ma co tutaj, prawda? Ja tak myślę. Gdy nadaje nasze radio, to KFM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Proszę być z nami i wtedy będzie wszystko ok. Z nami proszę być. Radio Koncita. Wątrobę, a do tego bonus. ProLiver wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Wątroba i cholesterol. Suplement diety ProLiver to prawdziwa kumulacja korzyści. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. Małgorzata Mostowiec, zapraszam. Zatrzymany w Łodzi Irakijczyk, podejrzewany przez służbę o szykowanie zamachu terrorystycznego, usłyszał już zarzut posiadania materiałów wybuchowych, w związku z czym sąd aresztował go na 2 miesiące na wniosek prokuratury krajowej. Nieoficjalnie wiadomo też, że na ślad podejrzanego wpadła policja w Krakowie, gdzie jutro ruszają Światowe Dni Młodzieży. Dziś w Krakowie odbyła się odprawa służb przed tą imprezą. W jej trakcie szef MSWiA Mariusz Błaszczak zalecał podwładnym, by nie lekceważyli żadnych sygnałów o niebezpieczeństwie i nie zważali na polityczną poprawność. Jednocześnie zapewniał, że służby nie informują o zagrożeniu terrorystycznym i że nie było potrzeby zaostrzenia procedur po wydarzeniach w Niemczech, bo te w Polsce są wystarczająco ostre. Problemy, z którymi teraz borykają się nasi sąsiedzi, to jest rezultat dziesiątek lat polityki migracyjnej, polityki multikulti, tego, że właśnie przez lata przyjmowano migrantów z Bliskiego Wschodu i z Północnej Afryki, którzy nie integrują się ze społecznością europejską. Światowe Dni Młodzieży będzie zabezpieczać około 38 tysięcy funkcjonariuszy, w tym 17 tysięcy policjantów. Niemiecka policja wkroczyła do obozu dla uchodźców Ansbach, gdzie ostatnio miał mieszkać 27-letni Israelczyk, który wczoraj wysadził się przed restauracją w centrum tego miasta, raniąc 12 osób. Wcześniej mężczyźnie odmówiono wstępu na koncert muzyczny. Szef MSW Bawarii Joachim Herrmann poinformował, że 27-latek przybył do Niemiec 2 lata temu. Przed rokiem nie przyznano mu azylu, ale nie deportowano go ze względów humanitarnych. Wiemy, że leczył się on psychiatrycznie i co najmniej 2 razy próbował popełnić samobójstwo. Do zamachu w Ansbach doszło zaledwie w kilka godzin po zabójstwie Polki w Rettingen w Badeni-Wittenbergi. Sprawcą okazał się 21-letni Syryjczyk, zaś miniony piątek w strzelaninie w Monachium zginęło 9 osób. 18-letni szaleniec, zanim popełnił samobójstwo, zaatakował jedną z galerii handlowych, ranił też 35 osób. Za chwilę jeszcze prognoza pogody, a kolejne informacje w Radiu TOK FM o 12.40. Pogoda. Dziś w Polsce sporo słońca, ale na Śląsku, w centrum i na Opolszczyźnie synoptycy zapowiadają burze, natomiast w Wielkopolsce i na Mazurach popada. Na termometrach od 23 stopni w Trójmieście, przez 29 w Warszawie, do 30 stopni w Lublinie, Krakowie i Katowicach. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Ogłoszenie płatne. Internet to kopalnia wiedzy i informacji. Internet to źródło dobrej rozrywki. Ale internet to także zagrożenie.
Według badania z 2012 roku w Polsce problem uzależnienia od internetu dotyczy wielu osób i stale rośnie. Szacuje się, że 100 tysięcy osób jest uzależnionych, a kolejne 750 tysięcy zagrożonych uzależnieniem. Co istotne, na uzależnienie od internetu szczególnie narażone są dzieci i osoby młode. Kiedy możesz zacząć podejrzewać uzależnienie od internetu? Mówi Łukasz Wojtasik z fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. O nadużywaniu internetu, bo niektórzy postulują, żeby takiego terminu używać. No tutaj zazwyczaj to pierwsze, co przychodzi na myśl, to jest ten parametr czasu, tak? To znaczy, że jeżeli młody człowiek zbyt wiele czasu, dużo czasu poświęca na korzystanie z sieci, natomiast na pewno ważny jest też drugi element, o którym się mówi, to znaczy, że to korzystanie z internetu zaburza takie poprawne funkcjonowanie w świecie, tak? To znaczy, jeżeli pojawiają się wobec tego problemy w funkcjonowaniu w rodzinie, w relacjach rówieśniczych, problemy szkolne, wtedy mówimy o problemie nadużywania. Chcesz dowiedzieć się więcej o uzależnieniu od internetu? Telefon zaufania 801-889-880. Szczegóły na www.uzależnieniabehawioralne.pl. Kampania finansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. To było ogłoszenie płatne. A teraz na poważnie. Sławomir Neumann, przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej, jest moim i Państwa gościem. Witam ponownie. Panie przewodniczący, na czym polega fenomen PiS-u? Dlaczego PiS-owi nie spada jakoś drastycznie poparcie? No, to nie jest jakiś fenomen PiS-u, to jest generalna zasada. Partia, która wygrywa wybory w krajach, nie to demokracja, te wybory się powtarzają od wielu, wielu lat, czyli jest społeczeństwo demokratyczne, otrzymuje taką premię za zwycięstwo. Ja przypomnę, że Platforma w 2007-2011 roku miała wyniki wyborcze około 40%, a sondażowo przez te kolejne miesiące grubo ponad 50, prawie 60% w wielu sondażach. No ale nie zwalczała Trybunału Konstytucyjnego, nie wywołała tyle kryzysów, mogłoby się wydawać, co PiS. Chociaż początek pierwszej kadencji Platformy Obywatelskiej, no to był mocno pechowy. Przede wszystkim kryzys. Był kryzys, ale myśmy mieli wtedy naprawdę bardzo wysokie, no wszystko, co... wysokie sondażowe poparcie, bo ten premia jest. Myślę, że PiS też tę premię ma. Paradoksalnie ma premię, tylko ją zjadł. Zjadł tym całym atakiem na Trybunał Konstytucyjny, tym stylem rządzenia, tą arogancją, pychą, tą butą, tym chamstwem, które wprowadza w politykę, pokazywaniem, że mogę wszystko, a wy jesteście mi do niczego niepotrzebni, bo raz mnie już wybraliście. To jest PiS. I ten dzisiaj wyniki sondażowe PiS-u są zbliżone do ich wyników wyborczych. Czyli ta premia, którą by w normalnej sytuacji dostali, spadła. Ja też nie mam złudzeń, że żeby wygrać z PiS-em trzeba mieć mniej niż 30%, bo nawet za 3 lata uważam, że te sondażowe wyniki Prawa i Sprawiedliwości będą oscylowały w granicach 30%. Nie ma się co łudzić. Dlatego opozycja dzisiaj, myśląc o wygranej, musi myśleć o takim zbudowaniu takiej alternatywy, która będzie w stanie przekroczyć 30%. I to jest ten kierunek, który musimy myśleć. Nie spodziewałbym się, żeby PiS, mimo tych wszystkich swoich ruchów, tych działań, spadł jakoś drastycznie poniżej, nie wiem, 25 punktów, bo mają pewien stabilny, twardy elektorat takiego smoleńskiego zakonu, które prawie sekty, która jest utwardzana regularnie i to jest ten betonowy elektorat, który daje to poczucie Jarosławowi Kaczyńskiemu, że może wszystko, bo niżej tego nie spadnie. Zapowiadana przez Beatę Szydło i Konstantego Radziwiłła reforma służby zdrowia pomoże czy zaszkodzi PiS-owi? Jak pan w ogóle ocenia ten projekt? Będzie neutralna, bo to nie jest żadna reforma, to jest jeden wielki PiS. To jest kompletna ściema. Ona się skupi na tym, że zmieni się pieczątki i tabliczki na urzędach. No właśnie, przypomnijmy naszym słuchaczom, rząd zapowiada likwidację NFZ-u. Tak, ale to wie pan. I przejście... Przejście będzie. Żeby skrócić kolejki, żeby dać podwyżki, bo z tego nie przybędzie ani złotówki, nie będzie żadnej zmiany. Poza tym, że zmienimy tabliczki i zamiast tabliczki pod tytułem Narodowy Fundusz Zdrowia, nie wiem, oddział pomorski w Gdańsku, będzie
Być może to mieszka Wydział Zamiejscowy Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Zdrowia w Gdańsku i to wszystko. I pieniądze, które dzisiaj rozdają urzędnicy jako urzędnicy NFZ-u, będą rozdawać urzędnicy jako urzędnicy wojewody. I to będzie cała ta zmiana. To jest ściemianie zwykłe, nie jest to żadna reforma. I niestety na nic więcej nie należy się tego niczego więcej spodziewać. A tak naprawdę te wyzwania... Leki dla seniorów? Wierzy pan jeszcze leki dla seniorów? No chyba seniorzy też to nie wierzą. Myśmy o tym mówili, że to, co jest zaplanowane w budżecie, jest obraźliwe dla seniorów, bo właściwie nie daje żadnych możliwości, żeby te leki dla seniorów bezpłatne wprowadzić. I tak będzie. Ta lista pokazana jest wynikiem tych środków, które są. 120 kilka milionów złotych. W tym roku w budżecie, to jest tam, jak myśmy liczyli miesięcznie, chyba niecałe 4,40 chyba. Więc no co to jest za kwota na osobę? To naprawdę jest jedna wielka ściema i oszustwo. To będą raczej takie PR-owe zagrywki, pokazywanie, że likwiduje się zły NFZ i będzie teraz dobry urząd wojewódzki, czy jakiś tam inny urząd. Nic to nie zmieni. To jest absolutnie tylko i wyłącznie próba PR-owego wyjścia z kryzysu, bo przypomnijmy, na ostatnim kongresie, kiedy Jarosław Kaczyński został wybrany prezesem Prawa i Sprawiedliwości po raz kolejny, to wskazał kilku ministrów, którzy, mówiąc jego językiem, nie nadążają za dobrą zmianą, i tym ministrem był Konstanty Radziwiłł. To nie nadążanie za dobrą zmianą to było jakby przytykiem do tego, że Ministerstwo Zdrowia nie wprowadza żadnej zmiany, żadnej reformy, a przecież od każdego się wymaga z ministrów, żeby odkręcali to, co przez ostatnie 25 lat, a przynajmniej przez ostatnie 8 lat było robione w Polsce, i robić to zupełnie inaczej. Teraz Konstanty Radziwiłł, broniąc się przed dymisją, i pani premier Szydło uznali, że trzeba wprowadzić jakiekolwiek ruchy, nawet pozorowane, żeby udowodnić prezesowi Kaczyńskiemu, że zdrowie też nadąża. Ale jak mówię, nie będzie ani złotówki więcej, od tego nie zmieni się ani na jotę status tych, którzy oczekują w kolejkach, bo przecież nic się nie zmieni w kolejkach. Bo jeżeli nie będzie więcej pieniędzy, to też i kolejki się nie zmniejszą. To wszystko jest tylko i wyłącznie zwykłym PR-em. Panie przewodniczący, trwa właśnie konferencja prasowa po spotkaniu ministra obrony narodowej z kombatantami. Chodzi oczywiście o obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i apel poległych. Antoni Macierewicz obstawał za tym, żeby ten apel dotyczył także apelu poległych w katastrofie smoleńskiej. Na to z kolei nie chcieli się zgodzić kombatanci. Macierewicz właśnie ogłosił, że powstał wspólny tekst apelu pamięci na uroczystościach powstańczych. Macierewicz mówi, że oddając hołd wszystkim z Powstania Warszawskiego, przywołujemy w odpowiednim miejscu pamięć Lecha Kaczyńskiego i tych, którzy zrobili tak wiele, by powstanie przeszło do narodowej spuścizny jako największy polski zryw. Jak pan komentuje to spotkanie? Ja cały czas bardzo negatywnie komentuję sam pomysł włączania apelu smoleńskiego w jakiejkolwiek formie do obchodów takich jak rocznica Powstania Warszawskiego. To obraża pamięć i jednych, i drugich. To obraża pamięć powstańców, ich bohaterstwo, heroizm w tej bitwie o Warszawę, to jest w 63 dniach. I obraża też pamięć o ofiarach tragedii smoleńskiej. Nie da się, nie można tego łączyć. To jest włączanie na siłę do polityki, takiego wykorzystywanie polityczne tych dwóch wielkich tragedii, które nie mają z sobą nic wspólnego. I udawanie teraz, że jakakolwiek jest część wspólna, jest zwykłą hipokryzją, jest niesmaczne, jest dla mnie nie do przyjęcia. Należy szanować i honorować pamięć powstańców, bo to był heroizm, to była bitwa o Warszawę, to była bitwa o Polskę, to była bitwa o pamięć, o niepodległość, o te największe, o honor, o te zdobycze II Rzeczpospolitej, tej Polski, która się budowała przed wojną. Taki zryw przeciwko okupantowi, który przez lata okupacji gnębił i właściwie pluł w twarz Polakom. I łączenie tego z katastrofą samolotową pod Smoleńskiem jest czymś nieprzyzwoitym. Niezależnie od tragedii tej katastrofy w Smoleńskiej. I dla mnie to jest obrażanie pamięci i jednych, i drugich za jednym zamachem. Antoni Macierewicz, wymuszając tego typu rzeczy, zachowuje się haniebnie. Po prostu. Panie przewodniczący, zmieńmy jeszcze na chwilę temat. Zaczęły się wakacje sejmowe.
Rozumiem, że jakieś Mam nadzieję, że będą plany na te wakacje. Tymczasem Platforma Obywatelska domaga się zmiany marszałka Sejmu. Krytykujecie marszałka Kuchcińskiego. Waszym kandydatem na marszałka Sejmu jest Rafał Grupiński. No to jest, że tak powiem, ruch z motyką na słońce, bo wiadomo, że do żadnej zmiany nie dojdzie. Ale prawa opozycji jest to, żeby w różny sposób protestować przeciwko temu, co dzieje się w parlamencie. Marszałek Kuchciński od kilku miesięcy dawał właściwie co posiedzenie lub co drugie posiedzenie maksymalnie powód do tego, żeby złożyć taki wniosek. Myśmy czekali i dawaliśmy szansę marszałkowi Kuchcińskiemu. Ja przypomnę, że to jest tak jakby permanentne blokowanie możliwości mówienia przez posłów opozycji. Kary finansowe dla posłów Platformy nakładane przez marszałka Kuchcińskiego za to, że mieli czelność mieć inne zdanie niż Prawo i Sprawiedliwość. Czyli chodzi o zadawanie pytań i składanie wniosków formalnych między innymi. Tak, ja uważam, że parlament jest miejscem do dyskusji, do debaty. Jeżeli się uniemożliwia opozycji tę debatę, to znaczy, że działa się antydemokratycznie. Marszałek Sejmu, który pozwala mówić dowoli posłom Prawa i Sprawiedliwości, a odbiera głos posłom Platformy Obywatelskiej i innym posłom opozycji, no nie jest marszałkiem całej Izby. A to, co się wydarzyło już na ostatnim posiedzeniu przed wakacjami, czyli te nocne obrady o Trybunale, te obsceniczne gesty pokazywania środkowego palca przez posła Pyzika, zachowania marszałka Terleckiego, który obraźliwie próbował zrzucić z trybuny posłów opozycji. Potem brak reakcji marszałka Kuchcińskiego na końcu wyłączenie możliwości zadawania pytań przy debacie o Trybunale Konstytucyjnym i przy głosowaniach, kiedy to jest jeden z podstawowych praw posła, problemy z opieką, zadawać pytania z rodzinnością w debacie. I to spowodowało, że nie jest rodzinnie, bo tutaj tak. Baby się nie znają w galerii, a udają, że się znają. Uśmiechają się, a nienawidzą się. No to czyli, że co? Groby pobierane. Czyli, że co? Wszystko na pokaz. To jest obrzydliwe. Niech będzie to, wiesz, wielutkie, a to jest nie mamy większości, on może nie przejść, raczej nie przejdzie. Ale polityka to także gesty. Gesty, które zostają w przyszłości. Myśmy zgłosili Rafała Grupińskiego jako naszego kandydata na marszałka, bo tego wymaga regulamin. Żeby złożyć wniosek o odwołanie marszałka, trzeba wskazać innego kandydata. Ale jesteśmy też gotowi uznać, że Prawo i Sprawiedliwość po prostu zmieni marszałka. Zmieni Marka Grupińskiego na innego. Tu i teraz, że możecie nie wiedzieć po co, większą ale my po to imię powtarzamy, choćby symbolicznie, kilka razy, żebyście wiedzieli, moi drodzy kochani. Jeszcze ostatnie pytanie. 11 telefonów jest do radia, tak jak mam większość. I może i tak wszystko przegłosować. Właśnie w tej większości, panie przewodniczący, chciałbym zapytać, czy Platforma Obywatelska zgłosi swojego kandydata do Rady Mediów Narodowych. Zgłosiliśmy dwóch kandydatów panu prezydentowi, bo to z ustawy wynika, że możemy dwóch zgłosić. Nie składaliśmy kandydatów Platformy Obywatelskiej, złożyliśmy kandydatów mediów. Po to, żeby chociaż ktoś mógł patrzeć na ręce, mając też świadomość, że tam przypomnijmy, że Towarzystwo Dziennikarskie apeluje do Platformy Obywatelskiej, by nie składać kandydata w Nie złożyliśmy kandydatów Platformy. Złożyliśmy Janusza Kijowskiego jako reżysera, który jest znany w środowisku i Juliusza Brauna, który był wcześniej prezesem telewizji, wcześniej w Krajowej Radzie, zna się na mediach. Nie są to osoby związane z Platformą, jakoś politycznie nie są członkami Platformy. I uznaliśmy, że to jest rola dla ludzi mediów, żeby też kontrolować. My nie potrzebujemy kontroli, bo wiemy, że głos Platformy nie będzie tam się liczył. Ale dobrze, by środowisko mediów wiedziało, co dzieje się w Radzie Mediów Narodowych, co dzieje się w mediach narodowych, poza tym, co widać się na ekranie, czy słychać w publicznym radio. Sławomir Neumann, przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej, był moim państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Bardzo. Program przygotowała Małgorzata Wołczyńska, a realizował Krzysztof Woźniak. Teraz już informacja, a po nich audycja Superfundusze, na którą zaprasza Wojciech Kowalik. A teraz na poważnie. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.
Reklama. Przesadziłem. Z tą karkówką wezmę coś na trawienie. Lepiej weź tabletki do ssania Medigestan. Smaczne. A dlaczego akurat Medigestan? Zwykła tabletka na trawienie nie działa od razu. Musisz czekać, aż rozpuści się w żołądku. A Medigestan trafia do żołądka już rozpuszczony. Dokładnie. Stosując suplement diety Medigestan, pobudzasz pracę ślinianek i dzięki temu zwiększa się produkcja soku żołądkowego. A dodatkowo zawarta w nim mięta sprawia, że trawienie jest efektywniejsze. No tak, jest różnica. Nawet już ją czuję. Medigestan. Szybki sposób na trawienie. Letnia wyprzedaż w Avon trwa. Kup kosmetyki dla całej rodziny nawet do 70% taniej. Wybieraj spośród bestsellerowych zapachów dla niej i dla niego. Na przykład jeden za 34,99, a drugi tylko za 19,99. Zamawiaj u swojej konsultantki lub online na avon.pl. Ciesz się latem bez ograniczeń, gdziekolwiek jesteś. Avon. Piękno i niezależność. Kiedy pierwszy raz usłyszałem stwierdzenie rozsiane, to zabrzmiało jak wyrok. Nie chciałem się z tym pogodzić. Świat idzie naprzód, medycyna idzie naprzód, nauka nigdy się nie zatrzymuje. Są leki i coraz lepsze terapie. Można walczyć z tą chorobą. Dla mnie to sprawa życia. SM. Walcz o siebie. Stwardnienie rozsiane to nie wyrok. Odpowiednio podjęta terapia to szansa na normalne życie. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy no to może jeszcze... znowu ta reklama przecież. Można zwariować. Która to jest ta godzina? 40, za 20 minut jest już pierwsza, obudź się Polskona. Gdy spotkasz na drogę owoc żywota Twojego Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Natalia Grosiak. Zapowiadają burze, natomiast w Wielkopolsce i na Mazurach popada. Na termometrach od 23 stopni w Trójmieście, przez 29 w Warszawie, do 30 stopni w Lublinie, Krakowie i Katowicach. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Raport gospodarczy. 12.42, poniedziałkowy raport gospodarczy Radio TOK FM. Wojciech Kowalik, kłaniam się. Zaczynamy tradycyjnie od przeglądu rynków. Na walutowym rynku euro kosztuje dzisiaj 4,35 zł, dolar 3,96 zł, frank szwajcarski 4,02 zł, a funt 5,21. Zwyżki na warszawskiej giełdzie całkiem niezłe. W tej chwili WIG w górę o 0,9%, a WIG 20 rośnie już o 1,1%. Na zachodzie Europy całkiem niezłe nastroje we Frankfurcie. 1% w górę w Paryżu, 0,7% w górę, a w Londynie pod kreską, ale niewiele, bo o 1,1%.
10. Z najważniejszych informacji przedponiedziałkowego przedpołudnia GUS podał dane o bezrobociu. Bardzo dobre dane, rynek pracy rozgrzany do czerwoności. Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 8,8%. To dane mniej więcej zgodne z oczekiwaniami analityków. W urzędach pracy zarejestrowanych było 1 392,5 tysiąca osób. W maju było to ponad 1 450 tysięcy, więc mamy tu spadek prawie 60 tysięcy osób. W czerwcu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 146 tysięcy ofert pracy. To o ponad 1/5 więcej niż w czerwcu rok temu. GUS podał też dane dotyczące dochodów budżetu państwa w pierwszym półroczu. Były wyższe niż analogiczne w tym samym okresie ubiegłego roku o 10,5%. GUS wyliczył, że deficyt wyniósł 18 miliardów, prawie 700 milionów złotych. Te informacje są zgodne z tymi, które w ubiegłym tygodniu przedstawiło Ministerstwo Finansów. W tym tygodniu projekt strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju trafi do konsultacji, a w październiku powinien zająć się nim rząd. Tak Polskiej Agencji Prasowej powiedział wiceszef Ministerstwa Rozwoju Jerzy Kwieciński. Jak podkreślił w rozmowie z agencją, jego resort pracuje nad strukturą i zadaniami nowej instytucji, czyli Agencji Wspierania Eksportu, ale nie tylko, bo Ministerstwo Rozwoju pracuje też nad koncepcją powstania agencji ratingowej we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych. Taka polska agencja ratingowa miałaby wystawiać oceny mniejszym podmiotom, małym, średnim firmom czy samorządom, bo ich, jak mówi wiceminister rozwoju, nie stać na to, by określać swój rating na podstawie analiz prowadzonych przez wielkie agencje. Super fundusze. A skoro poniedziałek, zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka naszego cyklu Super Fundusze. Od dzisiaj do słuchania naszego cyklu zapraszamy zwłaszcza osoby młode, bo pod hasłem Fundusze są dobre na start zaczynamy cały cykl programów, które mają podpowiedzieć młodym, co mogą im zaoferować fundusze unijne. Super Fundusze. A w naszym studiu gość, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Paweł Chorąży. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie ministrze, no, widać bardzo wyraźnie, że młodzi są jednym z głównych adresatów unijnego wsparcia w tej obecnej perspektywie. Dlaczego tak jest? Z kilku powodów. Można powiedzieć, zacząć od tego, że osoby młode w Unii Europejskiej to była jedna z tych grup, która najmocniej ucierpiała w czasie kryzysu. I jeżeli patrzymy na Hiszpanię, Portugalię, ale również sporą część Polski, to w roku 2011-2012, kiedy były uzgadniane ramy finansowe i ramy merytoryczne dla perspektywy 2014-2020, to był jeden z najbardziej palących problemów. Jeżeli mówimy o Grecji, to jest co druga osoba młoda bez pracy. Chorwacja, Hiszpania, Włochy, kraje południa, ale też i Polska, bo jeżeli patrzymy na dane z tego okresu, to na przykład na Podkarpaciu blisko 40% osób młodych w wieku 15-24 było bez zatrudnienia. Dlatego zrodziła się taka idea, która została nazwaną inicjatywą na rzecz zatrudnienia osób młodych i przywódcy państw europejskich uzgodnili, że 3 miliardy euro zostanie w ramach funduszy strukturalnych przeznaczonych specjalnie na tą grupę w regionach, które mają stopę bezrobocia powyżej 25%. Takich regionów w Polsce było 10 wtedy. Natomiast pozostałe też miały stopę bezrobocia między 20 a 25%, stąd zapadła decyzja, żeby tą kwotę zwiększyć i ze środków Funduszu Społecznego zrobić tak naprawdę kompleksowy program obejmujący całą Polskę. Drugi, bardziej strukturalny czynnik to niedopasowania pomiędzy edukacją a rynkiem pracy. To ma być pomoc dwojakiego rodzaju dla młodych ludzi, ta, która jest zapisana w funduszach europejskich, no bo ona jest skierowana zarówno do młodych, którzy nie radzą sobie na rynku pracy. Skończyli szkołę, studia, nie mogli znaleźć pracy, to z jednej strony, a z drugiej strony ta pomoc idzie w kierunku tych, którzy na tym rynku pracy no może nie tyle dobrze się odnaleźli, co mają jakiś pomysł na odnalezienie się, na przykład założenie swojej firmy.
właśnie takim pierwszym elementem jest taka, można powiedzieć, doraźna pomoc osobom, które sobie nie radzą. I to jest przede wszystkim program Wiedza, Edukacja, Rozwój. To taka podstawa pomocy dla młodych ludzi w tej perspektywie. Do kogo te działania w tym programie są skierowane? W programie Wiedza, Edukacja, Rozwój mamy dwa duże obszary kierowane do osób młodych. Pierwszy w ramach inicjatywy dla osób młodych to jest dla tych ludzi w wieku do 29 roku życia, którzy są bezrobotni. Oni już się nie uczą, nie pracują. Należą do tak zwanej grupy NETS, czyli Not in Employment Education or Training, czyli nie uczą się, nie pracują i nie uczestniczą w szkoleniu. Czyli w gruncie rzeczy osoby, które już nie poradziły sobie na rynku pracy, nie zdołały przejść z systemu edukacji do świata zawodowego albo po prostu z systemu edukacji wypadły. Chociaż tutaj akurat jeśli chodzi o Polskę, u nas wskaźnik właśnie tych osób NET, które nie kończą edukacji, nie wygląda źle patrząc w stosunku do przeciętnej unijnej. I wsparcie dla tych osób ma charakter kompleksowy. Każda osoba młoda, która zarejestruje się w Urzędzie Pracy, uzyska pomoc w ciągu 4 miesięcy. To będzie albo oferta zatrudnienia właśnie, jak w najlepszym. Jak taka pomoc może wyglądać dla tych młodych ludzi z tego właśnie programu, o którym mówimy? To jest wsparcie tak zwanej gwarancji dla młodzieży, która właśnie polega na tym, że odpowiednie służby zatrudnienia czy organizacje pozarządowe powinny w ciągu 4 miesięcy każdej młodej osobie, którą się zajmują, przedstawić ofertę zatrudnienia, ofertę szkolenia, kontynuacji nauki, odbycia stażu, czyli mówiąc najogólniej, jakąś formę aktywizacji bądź zatrudnienia. Oczywiście zatrudnienie jest nie zawsze możliwe, natomiast chodzi ogólnie o to, żeby osoby młode nie były dezaktywizowane. To znaczy one nie mają na ogół żadnego doświadczenia zawodowego, nigdy nie zetknęły się ze środowiskiem pracy. Bardzo często brakuje im kwalifikacji, bądź ich kwalifikacje, które uzyskały w toku nauki, nie odpowiadają potrzebom i możliwościom zatrudnienia, czyli najogólniej rzecz biorąc chodzi o to, żeby taką młodą osobę przygotować, bądź dając jej szansę na zdobycie doświadczenia zawodowego, bądź przekwalifikować tak, żeby zwiększyć jej szansę na zatrudnienie. Studenci są też w takim polu oddziaływania tego programu. Na co oni mogą liczyć? Przygotowując program Wiedza, Edukacja, Rozwój, no tak naprawdę badaliśmy mocne i słabe strony polskiego szkolnictwa wyższego. No i tutaj nie jest specjalnie odkrywcze to, co za chwilę powiem. Wychodzi na to, że polskie uczelnie nie kształcą w powiązaniu z pracodawcami. Czyli uczą czego innego, a pracodawcy wymagają czegoś zupełnie innego. Bardzo często studenci nie mają w toku studiów możliwości zetknięcia się ze środowiskiem pracy. Stąd też bardzo dużą częścią tego programu jest program staży, praktyk, możliwości zdobycia w toku studiów jakiejś formy praktycznej, również dostosowania, otwarcia nowych. Powiedz mi ją. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. W intencjach Ojca Świętego, naszej Ojczyzny, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami nie raz gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych krzywd raz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Twoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Twojemu Synowi Najwyższemu nas oddawaj. Zapłać. Jan. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. I jeszcze chcemy przedstawienie świętego Józefa pomodlić się o jedność i solidarność i mądrość dalej dla wszystkich Polaków. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami. Światło Patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy, módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie Najczystszy, módl się za nami. Józefie Najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie Najmężniejszy, módl się za nami. Józefie Najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie Najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku ubóstwa, módl się za nami. Wzorze pracujących, módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie dziewic, módl się za nami. Podporo rodzin, módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. Nadziejo chorych, módl się za nami. Patronie umierających, módl się za nami. O strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego. I rządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca najświętszej rodzicielki Twojego Syna. Sprawa, byśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję. Modlił się Waldemar Kosakowa, parafia Sykołów. Chluj nam, Chryste. Zawsze i wszędzie. Dziękujemy Panu i dziękujemy wszystkim naszym słuchaczom za wspólną modlitwę różańcową. Słuchają Państwo Radio Maryja, za 2 minuty będzie godzina 13 i serwis informacyjny. Premier Beata Szydło uczestniczyła dziś w otwarciu Parku Miłosierdzia w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Łagiewnikach. Szefowa polskiego rządu przywołała słowa Ojca Świętego. Mam nadzieję, że w trudnym czasie, kiedy jest tyle wydarzeń, które nas martwią, wsłuchamy się w słowa Jana Pawła II. Nie lękajcie się. Premier przypomniała, że papież tym wezwaniem dodał kiedyś otuchy polskiemu narodowi. Zwracając się do wolontariuszy, którzy pomagali w sadzeniu drzew w Parku Miłosierdzia, szefowa polskiego rządu życzyła im, by w tym trudnym świecie potrafili odnajdywać przede wszystkim dobro. Park Miłosierdzia, tutaj w centrum myśli Jana Pawła II, gdzie jest przede wszystkim troska o to, ażeby nauka, nauczanie wielkiego Polaka, wielkiego świętego cały czas płynęła do ludzi, bo to jest sens i taki był sens życia Ojca Świętego Jana Pawła II. Wszyscy jesteśmy z pokolenia JP2. Jan Paweł II na nas wywarł ogromne znaczenie i dzisiaj te cisy, które za chwilę będziemy sadzić, to jest właśnie również wielkie świadectwo tego, że chcemy mieć cały czas w sercu słowa Jana Pawła II. Nie lękajcie się. Nie lękamy się. Chcemy pokonywać trudności, chcemy iść do przodu i chcemy przede wszystkim być razem. W otwarciu Parku Miłosierdzia uczestniczył ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Podziękował rządowi za dbałość o bezpieczeństwo podczas Światowych Dni Młodzieży. Ksiądz kardynał przypomniał także historię miejsca, gdzie powstaje Park Miłosierdzia. To miejsce, na którym stoicie, jest nam bardzo tu w Krakowie drogie, bo tu pracował jako student w czasie wojny ostatniej II wojny światowej Karol Wojtyła. I dobrze, że na tym miejscu powstanie ten park cisów. Będzie przypominał Jana Pawła II, będzie przypominał historię tego miejsca. I wszystkim dziękuję za tę myśl. Sadzimy dzisiaj las.
bo wydarzenie zasługuje na to. Wielkie wydarzenie. Światowy Dzień Młodzieży, Rok Miłosierdzia, przybycie papieża. Już słyszałem, że nazywacie to miejsce Park Miłosierdzia, a ja jeszcze dodam Park Miłosierdzia papieża Franciszka. Nasiona do parku Ucisów, który powstaje w Łagiewnikach, poświęcił Benedykt XVI. Dlatego łączy nas ta pamięć papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI, zaznaczył ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Ponad 3 miliardy złotych dochodu z tytułu podatku bankowego spodziewa się na koniec roku resort finansów. Wprowadzone w lutym przepisy przewidują, że m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe, skoki i firmy pożyczkowe uiszczają tzw. podatek bankowy, który wynosi 0,44% wartości ich aktywów. Ma to być jedna z realnych pozycji w budżecie, która zabezpieczy środki m.in. na realizację postulatów Prawa i Sprawiedliwości. Początkowo Ministerstwo Finansów szacowało wpływy do budżetu na poziomie około 5,5 miliarda złotych. Marcin Kędzierski, ekonomista z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, podkreśla, że przychody niższe od zakładanych są wynikiem obchodzenia przepisów przez instytucje finansowe. To już pokazują dane. Tego planu, który urządzą, zrealizować się nie da. Wynika to przede wszystkim z obchodzenia przez banki tego podatku poprzez wykupywanie obligacji na koniec okresu rozliczeniowego. Jest to pewna sztuczka księgowa, która umożliwia bankom obchodzenie tego podatku. Stąd też przychody z tego tytułu są o połowę mniejsze. Natomiast banki i tak przerzuciły część tych kosztów na swoich klientów. Oczywiście lepiej mieć w budżecie dodatkowe 3 miliardy niż tych pieniędzy nie mieć, ale pamiętajmy, że koszt na przykład programu 500+ to jest 17 miliardów w tym roku. W przyszłym roku to jest 23-24 miliardy, no więc te 4-5 miliardów to oczywiście jest dużo, no ale to nie jest kwota, która by umożliwiła sfinansowanie całości tego wydatku. Ministerstwo Finansów informowało, że wpływy z tytułu podatku od marca do czerwca sięgnęły 1,4 mld złotych. Resort nie wyklucza, że na koniec roku złoży projekt, w którym znajdzie się korekta dochodów z tytułu podatku bankowego. Uber zawiesił na Węgrzech działalność swojej aplikacji oferującej usługi przewozu osób. Od wczoraj obowiązuje tam ustawa umożliwiająca blokowanie stron internetowych oferujących usługi taksówkarskie niezgodne z przepisami. Będzie też można wycofać z ruchu samochody służące wykonywaniu działalności bez zezwolenia za pierwszym razem na 6 miesięcy, a w razie dalszego łamania przepisów na 3 lata. Celem nowych przepisów jest ochrona pracujących zgodnie z prawem płacących podatki węgierskich przedsiębiorców. W polskim Ministerstwie Infrastruktury również trwają prace nad stosownymi rozwiązaniami w tej sprawie. Dobrze rozwiązania węgierskie ocenia przewodniczący Związku Zawodowego Taksówkarzy, warszawski taksówkarz Jarosław Iglikowski. Jednak jak dodaje, trzeba poznać szczegóły nowych przepisów. Jeszcze nie dostałem przetłumaczonej ustawy, także trudno mówić o szczegółach, poza tym, że aplikacja będzie blokowana. Blokowanie nielegalnych działań jest naturalne i w Polsce też są możliwości ku temu, tym, że tylko i wyłącznie poprzez drogę sądową. My pracujemy w ministerstwie nad nowelizacją ustawy. Zmierzamy też w stronę tego, żeby nie tylko walczyć z tymi kierowcami, którzy nielegalnie wykonują usługi transportu osób, bo w tej chwili ustawa zezwala tylko i wyłącznie na to, żeby walczyć z tymi, którzy fizycznie są na ulicy, ale chcemy też, żeby walczyć z tymi, którzy organizują ten nielegalny proceder, bo tylko to ma większy sens, a więc rozwiązania węgierskie są jak najbardziej po naszej myśli i nie ukrywa, że my też w tą stronę się kierujemy. Uber rozpoczął działalność na Węgrzech w listopadzie 2014 roku. Według jego danych na Węgrzech aplikacja miała 160 tysięcy zarejestrowanych użytkowników. Aplikacją można się posługiwać w ponad 450 miastach i 76 krajach. W pierwszym półroczu 2016 roku w konflikcie zbrojnym w Afganistanie zanotowano rekordową od 2009 roku liczbę zabitych i rannych cywilów. Odpowiednio ponad 1,5 tysiąca i ponad 3,5 tysiąca. Poinformowała o tym Misja Wsparcia Narodów Zjednoczonych w Afganistanie. Jak sprecyzowano w raporcie, jest to wzrost o 4% w porównaniu z tym samym okresem 2015 roku. 1/3 ofiar stanowią dzieci. A według raportu od stycznia 2009 roku do czerwca bieżącego roku w Afganistanie liczba cywilów wśród ofiar konfliktu sięgnęła prawie 64 tysięcy, w tym 23 tysiące zabitych i 41 tysięcy rannych. Odpowiedzialnością za ataki na większość ofiar cywilnych obarcza się siły rebelianckie, w tym głównie talibów i organizację dżihadystyczną Państwo Islamskie. W ubiegłym roku w Afganistanie poniosło śmierć lub zostało rannych około 11 tysięcy cywilów.
Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu miejscami wzrastające do dużego i przelotny deszcz. Na północy i północnym wschodzie oraz na południu i południowym zachodzie miejscami burze. Temperatura maksymalna od 25 stopni na północy do 30 na południu. Nad samym morzem od 22 do 26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany wschodni i północno-wschodni, miejscami słaby i zmienny. A w czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 1004 hektopaskale. Ciśnienie będzie się wahać. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Szanowni Państwo, dziś w Rozmowach Niedokończonych podejmiemy temat fenomen katolickiej młodzieży. Naszymi gośćmi będą pan poseł profesor Jacek Kurzępa, socjolog, i Mirosław Orzechowski, publicysta. Początek spotkania na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam o godzinie 18.15, kontynuacja tematu w Radiu Maryja o 21.30. Serdecznie zapraszamy. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Mary Wagner w Polsce. Do Polski przyjechała kanadyjska obrończyni życia. Mówi nam, dlaczego tak mało skutecznie bronimy życia. Orędzia Anioła Stróża Polski. Czego oczekuje od nas Pan Bóg? Nasz dziennik codziennie drukuje orędzia Anioła Stróża Polski, jakie przekazał Adamowi Człowiekowi. Przygotujmy się na przyjazd Ojca Świętego. W naszym dzienniku relacje z przygotowań, wywiady z młodymi z wielu krajów świata, obszerne informacje, co się będzie działo podczas Światowych Dni Młodzieży oraz duży plakat z Ojcem Świętym Franciszkiem do wywieszenia w oknie. Chcą odkłamać historię Burego. Nasz dziennik rozmawia z Ewą Szakalicką o trudnościach przy filmie dokumentalnym o Romualdzie Rajsie Burym oraz o bardzo niepokojącej propagandzie uprawianej dziś wśród ludności białoruskiej na wschodzie Polski. Czy warszawskie Muzeum Techniki przetrwa? W naszym dzienniku dalsze koleje walki Muzeum Techniki o przetrwanie. Czy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uratuje muzeum? Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Queridos jóvenes, tenemos encuentro marcado na próxima jornada mundial da juventude no ano 2016 en Cracovia. Tak, ja to do Wrocławia kultura pojechała. Are you ready? My jesteśmy gotowi towarzyszyć Wam w przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży. Na Wrocławia. Kultura do Wrocławia. Spotkajmy się w drodze na Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016. Już w niedzielę o 16 na antenie Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewice. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz mój. 10 minut po 13. Czas więc w naszym programie na audycję Aktualności Dnia. Obudź się. Radio Kościółka.